To jest tak zwana płytka stykowa. Płytka stykowa służy do szybkiego robienia prototypów, dlatego że pozwala na pozwala na wykonywanie połączeń między elementami bez lutowania. To znaczy, ona składa się z takich macierzy, takich dziurek połączonych ze sobą w taki sposób, że wszystkie pięć dziurek w jednej kolumnie są połączone ze sobą elektrycznie. Znaczy, ta jest z tą, ta jest z tą, ta jest z tą, ta jest z tą. I w każdej kolumnie właśnie jest pod spodem taka blaszka, do której one dosięgają. Można na takiej... Z tyłu jest taka z klejem folia, można ją, ja ją odkleiłem, nie należy jej odklejać, bo potem może się nie przykleić, ona też służy w celach izolacyjnych. A natomiast widać, że z tyłu są tutaj takie metalowe blaszki, które łączą dziurki po drugiej stronie. Nie należy tego odklejać, można sobie zepsuć płytkę, aha, to też służy izolacji z tej strony. Czyli tak, te wszystkie pięć dziurek jest ze sobą połączone, te jest połączone, te są połączone, te są połączone i te są połączone. I podobnie po drugiej stronie, te pięć jest połączone ze sobą, te pięć jest połączone ze sobą, te pięć jest połączone ze sobą i tak dalej przez całą długość tej płytki. Te dwie kolumny, mimo że są jakby w tej samej kolumnie na płytce, nie są ze sobą połączone. To jest zamierzony efekt. Oprócz tego na płytce mamy jeszcze takie podłużne rzędy dziurek. Na tej są podpisane jako plus i minus. I one są połączone w taki sposób, że wszystkie te dziurki w jednym ciągu są ze sobą połączone, czyli te pięć dziurek jest połączone z tym pięć dziurek, jest połączone z tym pięć dziurek i tak dalej. Nie są połączone parami, czyli to pięć i to pięć dziurek to są oddzielne połączenia. Z tym, że tutaj akurat w przypadku tej płytki to wiadomo, bo z niej już korzystałem. Wszystkie one są połączone na całej długości te szyny zasilania. To w przypadku innych płytek niekoniecznie tak jest. Tu na przykład mam inną płytkę stykową, gdzie te szyny są rozłączone w połowie, więc właśnie wykonując połączenia za pomocą kabelków, które są w zestawie, możemy sobie albo zostawić rozłączone, albo połączyć. Natomiast do sprawdzenia, czy nasza płytka stykowa ma te szyny rozłączone w połowie, czy nie, możemy użyć miernika w trybie sprawdzania połączeń. Natomiast będziemy się zajmować tymi płytkami. Mam wrażenie, że te są popularniejsze niż te. Jeżeli ktoś ma więcej niż jedną płytkę, to tu na przykład jest jakiś prototyp zbudowany, to one mają takie właśnie jaskółki plastikowe i można je łączyć w większe płytki, uważając na to, żeby nie złamać tego, bo to jest w końcu plastik. Oczywiście trzeba najpierw poprawić tą naklejkę, więc za pomocą jakiegoś... Ta widać nie była łączona, więc za pomocą jakiegoś nożyka po prostu trzeba tutaj trochę tej pianki wyciąć. Ostrożnie. Tak, żeby pozwolić na ich połączenie się. Niestety to nie zostało przewidziane przez producenta tej płytki. Musimy zadbać o to sami. Być może teraz się uda. Okay, z pewnym oporem się połączyły. Możemy teraz mieć większą i jeszcze ewentualnie podłączyć sobie kolejną i z tych płytek budować coraz większe prototypy w miarę potrzeby. Oczywiście szyny też się odczepiają.
Należy oczywiście pamiętać o tym, żeby no w tym przypadku w tej właśnie oczepiłem szynę, więc ta naklejka z tyłu też jest odpowiednio nacięta, żeby pozwalała je rozłączyć. Tak, dość delikatnie trzeba to robić, bo mogą się połamać i wtedy będzie problem. Więc tak jak mówiłem, skoro 5 dziurek w każdym rzędzie jest połączone, możemy sobie na przykład zbudować jakiś układ. Powiedzmy jakiś prosty z kilku oporników. Wezmę sobie jeden taki i sobie go włożę. W ten sposób. Później mogę sobie na przykład wziąć taki i może nie ten, który ma jakąś kropkę sceny i połączę go w taki sposób, żeby ich nóżki były w tej samej kolumnie. Ewentualnie mogę sobie podłączyć jeszcze jeden opornik tutaj w taki sposób. I mam zbudowany układ trzech oporników połączonych szeregowo między tym końcem tutaj, a tą kolumną tutaj jest połączenie przez te trzy oporniki, dlatego że ta dziurka jest połączona z całą tą kolumną, czyli z tym opornikiem. Potem przez ten opornik idzie do tej kolumny. Następnie wszystkie te dziurki są połączone ze sobą przez tą blaszkę pod spodem, czyli ta nóżka jest połączona z tą nóżką. Przez opornik to idzie i teraz ta nóżka jest połączona z tą nóżką, bo są w tej samej kolumnie. O, może teraz to będzie lepiej widać. No i tu przez opornik jest połączone to. To są oporniki 2 razy 100 kOhmów, więc jeżeli i 1 meg, i 1 megaohm, więc jeżeli sobie wezmę miernik i zmierzę ich oporność razem, to dostanę opór zastępczy, który jest ich sumą, dlatego że są połączone szeregowo. Wezmę sobie miernik mój. Dostajemy pomiar około 1,2 megaohma, co by się zgadzało. 1 megaohm tutaj i 2 razy 100 kOhmów, czyli 0,1 megaohma. Jeżeli chodzi o same płytki stykowe, to nieodzownym elementem takiego warsztatu są kabelki, które mogą albo przybrać taką formę w przypadku dłuższych, no są w różnych konfiguracjach damsko-męskich, to jest na przykład damsko-męski kabel, ma z jednej strony pin, z drugiej strony gniazdo. W różnych długościach, tu są z krótkich zestaw, warto mieć kilka długości, natomiast czasami nawet te najkrótsze są za długie i wtedy można na przykład zrobić sobie takie druciki, które są trochę krótsze, ale dużo wygodniej się nimi operuje na płytce, jeżeli potrzebujemy robić krótkie połączenia. I te druciki są zrobione z kabla ethernetowego. Kabla kategorii 5, bo nie ma sensu kupować droższych. Chodzi o to, że po prostu taki kabel, skrętka ethernetowa składa się z 8 różnokolorowych drucików ułożonych w pary kolor i biały plus kolor. I za niewielką cenę można nabyć metr albo 2 metry takiej skrętki bez końcówek nawet. I po prostu w miarę potrzeb sobie odcinać z niej te pojedyncze druciki, za pomocą obciążków zdejmować z nich z końcówek izolację i mamy bardzo wygodne druciki do płytek stykowych, które nie są za długie i się nie będą plątać. W taki sposób.
Niektóre skrętki są linkami, a nie drutami, to znaczy kabel zamiast właśnie byciem pojedynczego drucika, znaczy byciem pojedynczym drucikiem w środku jest linką z jeszcze cieńszych drutów, takich drucików, w cudzysłowie bardzo trudno, nie da się wkładać do breadboardów i są raczej bezużyteczne. Po jakimś czasie utworzy się cała garstka takich drucików o różnych długościach. Warto sobie w takim razie taką tackę na nie przeznaczyć i odłożyć je w jakieś miejsce, gdzie się nie wysypią. I ostatnim tematem w płytce stykowej jest podłączanie układów scalonych. W waszym zestawie jest kilka układów scalonych, którym dokładniej będziemy się przyglądali na następnych zajęciach. Natomiast teraz warto wiedzieć, w jaki sposób się je podłącza, wkłada w płytkę stykową. Właśnie można było zauważyć na poprzednich prototypach, które pokazywałem, jak łączyłem płytki. Że one były włożone okrakiem, jakby nad tym wyżłobieniem. Dlatego, właśnie dlatego te dwie kolumny pomiędzy tym wyżłobieniem nie są połączone, żeby można było włożyć układ scalony w taki sposób. Nowe układy z fabryki mają trochę rozgięte nóżki na brzegach, dlatego nie pasują do płytki, więc nie należy ich próbować wcisnąć siłą, tylko trzeba na przykład o krawędź blatu lekko dogiąć te nóżki, tak żeby mniej więcej prostopadłe. Nie należy też z tym przesadzić, ponieważ odgięcie ich jest trudne, a rozginanie i doginanie za dużo razy spowoduje, że się urwą. I teraz po takim dogięciu one powinny pasować do tych otworków na płytce stykowej. Lekko należy trochę ten układ scalony docisnąć i mamy włożony układ scalony do naszej płytki. Teraz, biorąc pod uwagę to, że każda z tych kolumn po każdej stronie jest oddzielna, mamy pojedynczą kolumnę czterech otworków, do których możemy wkładać inne elementy albo kabelki. Czyli do każdego z pinów układu scalonego możemy zrobić cztery połączenia. Albo więcej, jeżeli na przykład za pomocą takiego krótkiego drucika połączymy sobie na przykład dwa oddzielne. Oczywiście nie mogą być to dwa oddzielne piny, ale możemy za pomocą takiego drucika podłączyć sobie tą kolumnę do tej, do której jest niepodłączone. Ewentualnie, jeżeli skończy nam się miejsce w danej kolumnie, to możemy za pomocą innego kabelka trochę dłuższego wyskoczyć poza ten układ i na przykład podłączyć sobie ten pin do tej kolumny w taki sposób. Tak więc należy pamiętać o tym, jak coś podłącza ten układ scalony. Nie w tak, czyli w taki sposób okrakiem nad tym wyżłobieniem. Nie w taki sposób ani w żaden inny, tylko w ten sposób. Tak, do pracy z płytką stykową warto mieć pensetę lub kilka, bo to są drobne elementy. I tak, właściwie z układów scalonych to wszystko. Może oprócz tego, w jaki sposób numerowane są nóżki na układach. Znaczy, ten układ scalony tutaj w tym przypadku CD4011 w obudowie DIP, czyli obudowie takiego typu, w przeciwieństwie na przykład do obudów SMD, które można zobaczyć na naszym mikrokontrolerze. To są obudowy dużo gęstsze. W tym przypadku obudowa DIP ma taki znacznik tutaj. On może mieć albo formę takiego półokręgu wciśniętego, albo formę kropeczki. Tutaj mam na przykład inny układ scalony, w tym przypadku 4N33, gdzie jest taka kropeczka narysowana.
Na niektórych nadruki mogą być słabo widoczne, natomiast tutaj jest taka kropeczka. Oprócz tego, że jest cięcie też. To jest znacznik, w którym miejscu jest pin numer 1. To znaczy, patrząc na układ zorientowany w ten sposób, pin numer 1 jest tutaj. To jest ten. I licząc kolejne piny przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, liczymy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. To jest ważne, dlatego że każdy z tych pinów ma inną funkcję w tym układzie. Niektóre służą do podawania zasilania, niektóre służą jako wyjścia, jako wejścia, ewentualnie jako, jako jedno i drugie. Podobnie z tym mamy pin 1, 2, 3, 4, 5, 6. W przypadku tego układu 4N33 on ma 6 nóżek, to jest transoptor. Który pin co robi, można sprawdzić sobie w karcie katalogowej układu. Najprościej ją wyszukać prosto wpisując numer układu, w tym przypadku CD4011, w internet, dopisując na przykład słówko kluczowe datasheet albo PDF. Najlepiej używać tych, które czy wyników ze strony producenta.